Dzień dobry, bardzo się cieszymy, że jesteście Państwo dzisiaj z nami. Chcemy podsumować kampanię, która była bardzo intensywna, która angażowała bardzo wiele osób podczas różnych spotkań i rozmów. To kampania również częściowo zaskakująca nas i nie tylko. Te wybory, myślę, też mogą przynieść różne zaskoczenia, bo to zupełnie inny czas niż w 2018 roku. To pokazała również kampania czy wybory parlamentarne. My dzisiaj chcemy mówić o tym, co zrobiliśmy podczas tej kampanii, a przede wszystkim chcemy podziękować wszystkim napotkanym osobom, mieszkańcom, z którymi mieliśmy mnóstwo spotkań, mnóstwo uśmiechów. Dziękujemy za nie, za dobre słowa, również za słowa krytyki, konstruktywnej krytyki, bo każde takie, taka ocena daje nam dużo do myślenia i bierzemy to zawsze pod uwagę. Te spotkania uświadomiły nam również to, że Państwo chcecie mieć miasto takie, które my dotychczas tworzymy, bo przecież ten nasz program, te działania, zadania, które realizujemy, nie były naszym wyłącznie wymysłem i naszą wizją, moją wizją, ale one potwierdzały się w różnych badaniach i spotkaniach przez wszystkie te lata. Zatem dziękujemy za każdy uścisk dłoni, każde dobre słowo, każde słowo krytyki i wszystko to, co nas napotkało podczas kampanii. Pokazaliśmy, co zrobiliśmy. Te zadania, które były realizowane przez ostatnie lata, to nie jest program wyborczy na jedną kadencję. Tak jak zawsze powtarzałam, to jest wizja rozwoju miasta, która była realizowana, jest realizowana w trakcie przygotowanych wiele projektów i będzie realizowana, bo ta wizja sprawdza się, jest wpisana w strategię rozwoju miasta. Komunikacja za 0 zł, transport ekologiczny, rozwój ścieżek rowerowych, rowery, system rowerów miejskich, rozwój budownictwa mieszkaniowego, a przede wszystkim budowanie tożsamości mieszkańców w oparciu o naszą bogatą historię i dziedzictwo, inwestycje, które powstały, rewitalizacja parku, budowa deptaka, budowa karbonarium i w trakcie budowa centrum Porozumienia Jastrzębskiego, Centrum Biznesu i bardzo ważny dokument, który zrealizowaliśmy, który uchwaliliśmy w mijającej kadencji, to studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i w tej chwili, w tym roku uchwalany będzie plan zagospodarowania przestrzennego. To również taki ważny dokument kierunkowy, jeśli chodzi o rozwój miasta. O czym mówiliśmy i co zapowiadaliśmy w naszym programie wyborczym. To wielu mieszkańców podczas rozmów przekazywaliśmy te informacje i przekazaliśmy również konkretny materiał, który mówi o tym, w jakim kierunku będzie miasto się rozwijało. To nie jest tylko, znów powtarzam, w nieskończoność będę to powtarzała, to nie jest wyłącznie program wyborczy, to jest program i wizja rozwoju miasta na najbliższą kadencję i pewnie na początek kolejnej, bo jak życie pokazuje, nie wszystko da się zaplanować. Wiem, że i sama też nie jestem z tego zadowolona, że nie wszystkie inwestycje zostały ukończone, zapowiadane na ten czas, do roku 2024, ale są różne przyczyny, które nie pozwalają realizować takich inwestycji, choćby nieprzewidywana wojna na Ukrainie czy COVID, spowolnienie gospodarcze, inflacja, to wszystko spowodowało, że te inwestycje, które były zapowiadane, trwają i są w przygotowaniu, co oznacza, że nie jest to tylko pusta obietnica, a konkretna realizacja zadań, które wskazywaliśmy już wcześniej. Co będziemy realizować teraz? No przede wszystkim przed nami jest zagospodarowanie tej nowej strefy gospodarczej, inwestycyjnej, o której wspomniałam, gdzie mamy uchwalone już studium. To jest ogromny krok do przodu i w rozwoju miasta, bo w studium uchwalonym w 2007 roku nie było stref, terenów inwestycyjnych, które mogliśmy zagospodarować. Strefa Moszczenica, Bzie czy przy Dębinie niemal w całości są zagospodarowane. Tam już nie ma terenów takich, inwestor może wejść i budować swoje przedsiębiorstwa. Tamte tereny zostały sprzedane i jak wiemy od inwestorów, którzy wykupili te tereny, w najbliższym czasie w strefie Bzie będzie budowany zakład, już prawdopodobnie w tym roku, zakład budowy elementów domów
pasywnych, a w strefie Demina również przygotowywana jest inwestycja. To jeden z te tereny już będą zagospodarowane, natomiast wśród nowych teren przy ulicy Powstańców Śląskich, przy tak zwanym Dworczaku, to ogromne tereny, ogromna ilość terenów zielonych, niezdegradowanych, najlepszych tak naprawdę chyba w mieście. I dzięki temu, że mamy to w planie zagospodarowania przestrzennego, ta strefa Jastrzębsko-Żorska będzie się mogła z łatwością rozlewać właśnie na teren Jastrzębia-Zdroju. Już teraz inwestorzy pytają właśnie o te tereny. Kolejne tereny to przy Drodze Głównej Południowej, a również po kopalni Jastrzębie. W 2025 roku, kiedy zostanie teren oczyszczony, mamy porozumienie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, która wspólnie z nami będzie starała się zagospodarować różnymi branżami. Jest wstępna koncepcja kierunkowa przygotowana na realizację tych inwestycji, a głównie stawiamy tam na logistykę i na przemysł związany z szeroko rozumianym OZE, czyli zielona energia. I bardzo ważny, może niezbyt duży teren przy ulicy Rozwojowej, ale bardzo ważny i chyba w pierwszej kolejności będzie zagospodarowany przez nas wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Już przygotowujemy materiały, procedury przekazania tego terenu do KSS. Strefa już ma przygotowaną koncepcję kierunkową na zagospodarowanie tych terenów, czyli budowę hal przy ulicy Rozwojowej na wynajem, podobnie jak to jest w sąsiednim mieście. To ta strona gospodarcza, taka przemysłowa. Stawiamy również na rozwój przemysłu 4.0. To już też się dzieje. W nowej części, w drugiej części właśnie Moszczenica, budowane jest poza Centrum Porozumienia Jastrzębskiego Centrum Biznesu i to tam stawiamy na to, aby rozwijał się przemysł 4.0, przemysł wysokich technologii związany z zawodami przyszłości, sztuczna inteligencja, robotyka, automatyka. Enter Jastrzębie, projekt, który realizujemy już od kilku lat, sprawdza się. Młodzi ludzie chętnie z niego korzystają i mamy nadzieję, że właśnie Centrum Biznesu będzie to taki punkt centralny do rozwoju tych branży. Każdy z tych młodych ludzi będzie mógł wynająć sobie tam biuro bądź przestrzeń w części tej coworkingowej. I oczywiście, jeśli zechce, to kontynuować swój przemysł, swoją branżę, rozwój swojego zakładu przy ulicy Rozwojowej, jeśli będzie taka potrzeba. Poza tą strefą gospodarczą stawiamy dalej na transport ekologiczny, zakup autobusów elektrycznych, rozwój ścieżek rowerowych, rozwój systemu rowerowego, tak aby te ścieżki z żelaznego szlaku doprowadziły do Parku Zdrojowego, do Karbonarium, Centrum Porozumienia Jastrzębskiego, bo turystyka jest również bardzo ważną branżą, którą chcemy rozwijać w Jastrzębiu-Zdroju i to już się też dzieje. Budownictwo mieszkaniowe, bloki przy ulicy Północnej, mamy również koncepcję i tam TBS będzie budował z możliwością pozyskania środków z BGK na budowę tych mieszkań. Oczywiście też ulica Żwirki i Wigury, tam mamy w planie zagospodarowania przestrzennego nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe, bardzo obszerne tereny i tam mamy nadzieję to budownictwo będziemy rozwijać my jako miasto, również jako deweloperzy mogą skorzystać z tej możliwości. Inwestycje, na które mieszkańcy oczekują, to w dużej mierze takie wiążące się z korzystaniem w czasie wolnego czasu z różnych wydarzeń i imprez. Nowoczesne Centrum Kultury, które przygotowujemy program funkcjonalno-użytkowy, mamy przygotowaną koncepcję. To jest bardzo ważna dla nas inwestycja, bo w Kino Centrum i nasz Miejski Ośrodek Kultury mieści się teraz w budynku dzierżawionym przez miasto. Nadszedł czas, ale też czas na pozyskanie pieniędzy na ten cel. Tutaj podkreślam, że nie zawsze w odpowiednim czasie, w takim czasie, kiedy planujemy, te pieniądze się pokazują, te konkursy się ukazują. Dlatego korzystamy jak najszerzej z tej możliwości, a na Centra Kultury jest możliwość pozyskania środków w tej perspektywie. Dlatego też stawiamy na to i przygotowujemy się. To Centrum Kultury będzie usytuowane w tak zwanej strefie centrum, tam gdzie jest część terenu miejskiego.
i będzie się tam mieściła sala teatralno-kinowa, będzie Miejski Ośrodek Kultury, będzie nowoczesna biblioteka i mediateka. To taka przestrzeń, w której każdy od najmłodszego do najstarszego wieku będzie mógł się znaleźć i skorzystać z tej oferty. A co z tym budynkiem obecnym wokół będzie? To jest budynek Silezji, więc z Katowic, więc budynek będzie pewnie do wynajmu bądź sprzedaży, to już nie nasza w tym głowa. My staramy się wybudować Centrum Kultury. Oczywiście rozbudowa basenu Laguna, o co się mieszkańcy od dawna dopytują. My stawiamy na rozbudowę basenu Laguna, o te atrakcje akwaparkowe, bo stawiamy cele realistyczne, takie, na które nas stać, znamy możliwości i wiemy dobrze, że przez wszystkie poprzednie lata i w obecnej perspektywie nie ma pieniędzy na budowę akwaparków, nie ma pieniędzy unijnych na budowę akwaparków. My w ramach swoich środków bądź pożyczki będziemy realizować to przedsięwzięcie. I na taką skalę, na jaką będzie nas stać również później w utrzymaniu, bierzemy pod uwagę również to, by wykorzystać potencjał, który jest pod ziemią, jastrzębską ziemią, czyli źródła geotermalne, do wykorzystania w celach gospodarczych, czyli dla przedsiębiorców, dla ogrzewania mieszkań, czyli z obniżenia kosztów ogrzewania naszych mieszkań, a również przy budowie takich obiektów jak właśnie akwapark, czy wykorzystania przy naszym lodowisku Jastor, bo to też pochłania bardzo dużo energii ciepła, takie obiekty pochłaniają. Nie wiem, czy o wszystkim powiedziałam, całość mieści się tutaj w tej naszej broszurce, którą do mieszkańców przekazaliśmy. Mamy kandydatów, którzy bardzo mocno stoją za wizją rozwoju miasta, tą, którą prezentuję właśnie, i wierzą w to, a przede wszystkim są zaangażowani i chcą pracować na rzecz nie tylko każdego swojego osiedla i sołectwa, ale również całego miasta. Stanowimy mocną drużynę, zachęcamy Państwa do głosowania na koalicję Anny Hetman, a ta kampania uświadomiła nam również, że taką dużą wartością jest być zawsze człowiekiem, być, stać po stronie ludzi i mówić prawdę. Prawda zawsze się obroni. My stawiamy na to, mamy konkrety, mamy na to dowody i jesteśmy w stanie każdą naszą decyzję obronić i udowodnić, że ona jest realizowana. Kampania dobiega końca, więc jeszcze raz wszystkim dziękujemy, za wszystkim mieszkańcom dziękuję za udział, Państwu, również mediom, za to, że uczestniczyliście podczas tej kampanii. Zachęcamy wszystkich do pójścia na wybory i każdy według własnego sumienia niech głosuje, ale oczywiście nasza drużyna jest najlepsza. Niestety kampania ma różne strony medalu, były też troszeczkę gorsze. Miałam nadzieję, ja osobiście i my wszyscy, że będziemy mieli po drugiej stronie tego głównego kontrkandydata, który będzie merytorycznie rozmawiał, a nie powielał naszego programu. Niestety stało się inaczej. Tak, może ja powiem, niestety, Pani Prezydent, spotkaliśmy się z wieloma sytuacjami niszczenia banerów naszych kandydatów, Pani Prezydent, wieszania banerów w miejscach niedozwolonych na terenach miejskich bez zgody, także z pominięciem całkowicie praworządności, zwłaszcza, że to są często kandydaci, którzy są obecnie radnymi, nie przestrzegają przepisów prawa przez siebie ustanowionych. Kampania wyborcza też pokazała drugie oblicze w internecie, bo oczywiście spotkaliśmy się z niezwykle dużym hejtem, z dużym dozą nienawiści, która była propagowana przez internet. Wszystkie posty, które były publikowane przez nas, zamiast merytorycznej dyskusji o tym, co proponujemy mieszkańcom, spotykała się automatycznie z dużym hejtem i jak obserwowaliśmy te konta, które były, to komentowały, to w głównej mierze były konta fałszywe, fejkowe. Nie zgadzamy się z takim postępowaniem, nie chcemy, żeby tak wyglądała kampania wyborcza i w taki sposób próbowano zdyskredytować kandydatów, ponieważ nie tak powinno się dyskutować. Powinno się dyskutować na argumenty i na fakty. I my te fakty zawsze w tej kampanii przedstawialiśmy. Wszystkie nasze materiały wyborcze były legalne i bez pozwolenia, bez zgody kogokolwiek nie wieszaliśmy w żadnych miejscach. Ani banerów, ani ulotek, ani plakatów. Niestety inni kandydaci tego nie dotrzymują.
a tym bardziej to widać właśnie w internecie, gdzie ta kampania była bardzo negatywna, bardzo zła i myślimy, że to się już nie powtórzy, miejmy taką nadzieję. Widać, że duży nacisk położono na to, żeby zdyskredytować naszych kandydatów, a przede wszystkim panią prezydent kandydującą na stanowisko prezydenta miasta w kolejnej kadencji. I ten nacisk był głównie położony właśnie na pokazanie rzeczy nieprawdziwych, fałszywych i rozpowiadanie mitów, które tworzone były przez opozycję przez ostatnie lata. Dziękuję. A jak państwo, można? Tak. A jak w ogóle oceniacie państwo kampanię wyborczą w mieście? Uważacie ją za żywą, za merytoryczną? Czy rzeczywiście usiłowano dotrzeć z merytorycznymi propozycjami do mieszkańców, do wyborców? My ze swojej strony na pewno wychodziliśmy z merytorycznymi propozycjami i rozmowami. Każdą krytykę też przyjmowaliśmy i sprawdzaliśmy każdą informację, która do nas wpływała. Tak naprawdę kampania opierała się na dwóch komitetach. Nie mało widoczne były w przestrzeni pozostałe dwa. I niestety po tej drugiej stronie było bardzo dużo zmanipulowanych informacji. Ale czy w ogóle uważa pani, że sam w całości kampania wyborcza, już bez tam rozróżnienia poszczególnych komitetów, czy była żywa, czy była merytoryczna, czy raczej dość niemrawa? Określiłabym, że była dość żywa. Często też spotykaliśmy się z ludźmi, bo i po jednej, i po drugiej stronie. My to robiliśmy w naturalny sposób. Ja przez te wszystkie lata spotykałam się ciągle z ludźmi podczas różnych spotkań w osiedlach, sołectwach, również podczas wydarzeń w mieście. Jestem na bieżąco i mam bezpośrednie kontakty. Szkoda tylko, że niektórzy robią to wyłącznie przed wyborami. Ale czy to państwo, co robiliście, to państwo wiecie, ale państwa zdaniem inne komitety, czy również prowadziły żywą kampanię wyborczą, nie mówiąc już o hejtach i innych rzeczach? Bez rozumienia. Myślę, że kampania głównego kontrkandydata była żywa, była przemyślana, to trzeba podkreślić. Natomiast dwa pozostałe komitety raczej nie były aktywne bardzo. A jak państwo oceniacie jakby nastawienie mieszkańców, przynajmniej do tej pory? Czy według was jest spore zainteresowanie tymi wyborami? Było spore zainteresowanie kampanią wyborczą? Oceniłabym to tak 50-50, że około 50% mieszkańców jest żywo zainteresowanych i żyją życiem miasta i wiedzą, co się w mieście dzieje. Drugie 50% to niestety ci, którzy nie interesują się i tak naprawdę nawet niektórzy mówili, że a kiedy te wybory, nie wiedzą, kiedy się odbywają wybory. Więc tak jak zwykle w naszym mieście pewnie ta frekwencja będzie w okolicy 50%. Wcześniej była poniżej 50%. Myślę, że po tej październikowej fali może być to około 50%. Chyba nie dużo więcej, jeśli już, to może minimalnie powyżej 50%. Co oznacza, że jest zbyt małe zainteresowanie życiem miasta, bo później wszelkie pretensje ma się do kogoś innego, a nie do siebie. To ja powinnam zadecydować i tak naprawdę kogo wybieram ze swojego osiedla, sołectwa na radnego, kogo na prezydenta i mieć z tym człowiekiem kontakt bezpośredni, by móc te swoje problemy, sugestie zgłaszać, abyśmy my mogli później to realizować. Taka powinna być kolej rzeczy. Zbyt mała jeszcze taka obywatelskość i wśród mieszkańców to rzeczywiście. Dlatego zachęcamy wszystkich do pójścia na wybory. Jeśli chodzi też o kampanię, to proszę mi powiedzieć, czy pani zdaniem poszczególni kandydaci wykazali się co najmniej wystarczającą inicjatywą, żeby dotrzeć do swoich wyborców? Czy raczej wszystko było robione na zasadzie grupowych list i tak dalej, gdzie poszczególni kandydaci raczej nie mieli zbyt dużo możliwości aktywności? Trudno mi powiedzieć, jak było w innych komitetach. Było widać aktywność niektórych osób. W naszym komitecie, w moim komitecie, wszyscy kandydaci byli bardzo aktywni. Jestem dumna z tych ludzi, którzy stoją za mną, nie tylko tych, bo niektórzy pracują, nie mogli się wyrwać z pracy. Zatem dziękuję im również za to, że byli zaangażowani, są zaangażowani, a przede wszystkim zależy im na tym, by ta wizja miasta była rozwijana dalej. Czy jako komitet albo poszczególni kandydaci robiliście państwo być może jakieś badania, jakieś prognozy poparcia tutaj dla pani prezydent? Jak prognozujecie wynik
Czy ewentualnie druga tura, czy zakończy się to na pierwszej? My wierzymy, że będzie to pierwsza tura, ale jak powiedziałam na początku, ten czas jest naprawdę inny niż jeszcze sprzed 5 lat. Ludzie zupełnie inaczej myślą, a przede wszystkim to, wiecie Państwo, tak łatwo można ocenić, ja ze swojej perspektywy, ponieważ troszeczkę z branży jakby mogę to powiedzieć, że stworzyła się taka psychologia tłumu. Ktoś, kto pokazuje czarną kartkę i mówi, patrzcie Państwo, to jest białe, oni Was okłamują. Tak czasami wyglądają w tej chwili rozmowy z ludźmi kampanii i dopóki nie wytłumaczymy ludziom, na czym polega dany problem, bądź ten mit, o którym niektórzy mówią, czy powtarzają go, to zdarza się, że ludzie nie wiedzą, jak się opowiedzieć, bo przyjęli taką opinię, taką ocenę, jaką im ktoś powiedział. Mamy zbyt małą taką refleksję i dążenie do tego, by sprawdzić informacje. Sprawdzajmy informacje, czytajmy, dochodźmy do źródła, bo to jest najważniejsze również przy wyborze ludzi do samorządu. Państwo mieliście też wiele spotkań bezpośrednich z mieszkańcami na osiedlach. Mniej więcej ile tych spotkań bezpośrednich mieliście? Ojej, bardzo dużo. Było kilkanaście chyba spotkań takich zorganizowanych, natomiast były spotkania spontaniczne przed sklepami, przed targowiskiem, po kilka razy, na osiedlach, w parku, wielokrotnie chodziliśmy, rozmawialiśmy z ludźmi, więc nie jesteśmy w stanie tego policzyć, było tego bardzo dużo. A jeszcze indywidualne rozmowy są bardzo ważne, ważniejsze niż banery, ulotki, bo można ludzi przekonać, można porozmawiać, ludzie pytają, odpowiadamy, co im na sercu leży i naprawdę merytoryczna rozmowa jest najlepszą kampanią. Wspomniała Pani, że spotykaliście się też podczas tych spotkań, powiedzmy, z pełną formą niechęci, wręcz hejtu, tak? Czy były próby zakłócania tych spotkań Waszych? Nie, takich nie było. Ten hejt to był głównie internet oraz zewnętrzna reklama, czyli banery, które gdzieś można było zobaczyć na mieście, dyskredytujące kandydatkę naszą, panią prezydent. Dziękujemy bardzo.